Siema ludzie, tutaj Zakolników i witam was w pierwszym materiale na Total Dramaturgach po moim powrocie. A dzisiaj na tapetę bierze dosyć ciekawy i nośny temat, a mianowicie Total Drama Reunion. Czy to jest dobry fanmade, czy nie? Ogólnie moja opinia. Ale na sam początek sobie przybliżmy kim, kto jest autorem tego otóż dzieła. A mianowicie autorem tego dzieła jest niejaki Blue Productions. Można powiedzieć dosyć... Można powiedzieć ciekawa postać, ponieważ no miał bardzo ciekawy koncept na ten projekt, ale niestety Fresh TV dnia 17 lutego 2021 roku oczywiście potwierdziło, jakby to można powiedzieć, dwa kolejne sezony totalnej porażki i dwa tygodnie przed tym ogłoszeniem niestety Total Drama Reunion zostało zbanowane, a tak dokładnie to dnia 1 lutego została ta seria niestety zbanowana, czyli dwa dni po premierze pierwszego odcinka Zjednoczenia, pod tytułem Zjednoczenie niekoniecznie musi być dobrym pomysłem, tak luźny tłumaczenie język polski, bo oczywiście Reunion, bo oczywiście angielski tytuł odcinka to jest Reunion is still no good, czyli wiadomo, Reunion Zjednoczenie, czyli niekoniecznie coś takiego musi być dobre. Ale mniejsza. Przejdźmy do ogólnie całego opisu tego sezonu. Sezon miał opierać się na tym, że seria miała mieć miejsce 15 lat po wydarzeniach z pierwszego sezonu, czyli z Wyspy Totalnej Porażki. Akcja miała mieć miejsce tego sezonu oczywiście na Wyspie Kości, bo jak sami pamiętacie, pod koniec Plejady Gwiazd niestety wyspa Anakła zatonęła i tutaj ten sezon miał skupić 12 uczestników z oryginalnej, jakby to można powiedzieć, obsadu, czyli między innymi tutaj miały się pojawić takie postacie jak oczywiście Heather, Alejandro, Cody, Gwen, Trent, można powiedzieć Jeff, Bridget, LeShauna, Owen, Duncan, Courtney, a także Eva. I cóż tu mogę dużo powiedzieć? Fabuła pierwszego odcinka rozstrzyga się tak, że mamy pokazaną salę sądową, na której jest oczywiście Chris McClay, który po wygranej rozprawie sądowej, oczywiście moim zdaniem no, ta rozprawa sądowa była poprowadzona jak była poprowadzona, mianowicie chodzi mi o to, że kompletnie wiadomo, zarzuty jakie miał Chris przedstawione, no nie doszły do skutku, no i oczywiście został zwolniony, jak można powiedzieć, z więzienia, oczywiście powiedzmy, że rozprawa sądowa została rozstrzygnięta ku jego myśli, co oczywiście spowodowało, że Courtney się mocno na sędziów zdenerwowała. Oczywiście potem mamy sceny, gdzie większość, można powiedzieć, byłych zawodników no, spotyka się tak jakby ze sobą, oczywiście na tej sali sądowej. Potem oczywiście Bridget pociesza, jakby to można powiedzieć, Courtney, że no tak czy siak, sprawiedliwość, no Chrisa prędzej czy później prawdopodobnie dosięgnie, no nie? Mówię to takie swoje luźne tłumaczenie tej fabuły, bo wiadomo. I tylko jedynie da się to obejrzeć niestety po angielsku, no cóż, mówi się trudno, ale patrząc na to, jak się rozwijała fabuła tego odcinka, było dosyć ciekawie, bo potem mamy sceny, gdzie Chris porywa raz ze swoimi, można powiedzieć, giermkami wszystkich zawodników, a także, można powiedzieć, miał małą sprzeczkę z Courtney, a mianowicie zaczynało się to od tego momentu, kiedy Courtney wrześnił się Chris i oczywiście ona została potem porwana na nowy sterowiec Chrisa i oczywiście potem się okazuje, że Chris znowu uwikłał wszystkich w kontrakt na nowy sezon. Dzięki tej rozprawie sądowej mógł rozporządzić, że będzie mógł zrobić nowy sezon. I oczywiście kontaktu nie można zerwać, oczywiście Courtney była na to wkurzona, ale niestety Chris ją zrzucił oczywiście na Wyspę Kości, gdzie pojawiła się reszta zawodników. I patrząc na to, jaki był pomysł tutaj na tą fabułę, że wszyscy tutaj mieli się spotkać, zakończyć ten sezon, oczywiście miał być klasyczny podział na dwie drużyny, niestety nazw drużyn nie znam, jakie miały być tutaj. Jeśli coś znajdę, to może tutaj dam jakiegoś linka, jak się miały konkretne drużyny nazywać Total Drama Reunion, więc tutaj oczywiście posiłkujcie się linkiem, który dam wam do tego materiału. Ale oczywiście, no tutaj nasi bohaterowie już mają po lat 31. Między nimi co się działo z zawodnikami po tym okresie, między nimi tak, Jeff i Bridget założyli, można powiedzieć, rodzinę.
Dredd został, można powiedzieć, międzynarodowym muzykiem, który, można powiedzieć, jeździ po całym świecie. Gwen została malarzem, malarką, jakby to można powiedzieć. Alejandro został reżyserem, oczywiście reżyserem filmowym został. Heather została projektantką, mody i oczywiście prowadzi blog modowy, oczywiście o modzie. Danka oczywiście nadal jest playboyem. Owen jest nadal tym, można powiedzieć, grubasem, który był jak zawsze śmiesznym, wesołym, pociesznym, więc tutaj się nic z Owenem nie zmieniło. Iwa zaczęła zawodowo uprawiać sport. Więc dosyć ciekawe, można powiedzieć, zestawienie, jak sobie nasi zawodnicy radzili po wyspie totalnej porażki. No oczywiście, jakby to można powiedzieć, Courtney, z tego co wywnioskowałem z odcinka, to zajmuje się prawem, więc tutaj można powiedzieć, słowo chciałem się stało, chciała być prawniczką i oczywiście została. No i co ja mogę tutaj dużo powiedzieć, patrząc po fabule pierwszego odcinka, można powiedzieć, relacje postaci między innymi Dredda i Gwen, że nadal coś tam do siebie mają, w sensie taki, że nadal widać, że się lubią, czuć mięty pomiędzy tymi postaciami, bo w pierwszym odcinku było to widać, że te postaci nadal się lubią. Ale Hadry i Hedel nadal jest ta relacja love-hate, czyli niby się kochają, niby nie, nadal niby się nienawidzą, wiadomo jak to jest. Owen w ogóle tutaj, można powiedzieć, nadal jest taki troszeczkę głupkowaty, jak to było w klasycznych sezonach. Jeff, można powiedzieć, to ustosunkował się, jest taki, można powiedzieć, bardziej poważny, tak można powiedzieć, mimo że nadal jest luzakiem, ale wiadomo, związek z Bridget, rodzina, te sprawy. Leszauna kompletnie się nie zmieniła, moim zdaniem, oprócz wyglądu. Iwa tak samo, Courtney nadal jest tą samą Courtney, którą była. Duncan nadal jest tym bad boyem, który był kiedyś, więc się tutaj nic właściwie, no, mojej opinii nie zmieniło. Ale sam wygląd Wyspy Kości, to jest po prostu coś pięknego. Wyspa Kości ma zajebisty design, naprawdę animatorzy, można powiedzieć, panowcy, którzy współpracowali z Blue Production, zrobili naprawdę bardzo dobrą robotę. Naprawdę fajnie się to wszystko oglądało. Kurde, animacja, jak na fanowski projekt, naprawdę była bardzo płynna i przejrzysta i najwyższej jakości, jako się dało oczywiście samemu osiągnąć, bo powiedzmy sobie szczerze, kilka osób praktycznie pracowało nad tym projektem, powiedzmy kilkanaście, bo jeszcze wiadomo, aktorzy dubbingowi, którzy też są oczywiście fanami, nie? Nie mają jakiegoś wielkiego doświadczenia, ale głosy dopasowane do postaci były naprawdę bardzo zajebiste. I głos pod jedną z postaci nawet podłożył słynny, można powiedzieć, youtuber totalno-porażkowy z zagranicy. No, więc tutaj dosyć ciekawa obsada. Naprawdę sami fani, tacy odwięcy od serca, byli dobrani do dubbingowania różnych postaci, więc tutaj naprawdę bardzo ciekawie to wszystko zostało zaprezentowane. I niestety premiera nadeszła dnia 30 stycznia tego roku, ale niestety już dwa dni później Fresh TV wystosowało odpowiednie pismo do Blue Productions, które po prostu zdjęło mu Total Drama Reunion. Oczywiście możecie obejrzeć sobie trailery, oczywiście kanał Blue Productions podlinkuje razem z tymi trailerami, więc tutaj spokojnie sobie będziecie mogli zobaczyć, jak to mniej więcej mogło się prezentować. Jakby to można powiedzieć, dam link do oficjalnego trailera Total Drama Reunion. Ogólnie powiem wam tak, rzecz ujmując, fabuła tego odcinka była taka, że mieli nasi uczestnicy znaleźć oczywiście obóz, oczywiście na Wyspie Kości, mieliśmy dojść do konkretnego tak jakby punktu za pomocą GPS-ów, ale no cóż, nie zobaczyliśmy finału dojścia zawodników do konkretnego punktu wyznaczonego przez Skillsa z tego powodu, że no to miało mieć miejsce dopiero w drugim odcinku. No cóż, nie dostaliśmy nigdy do drugiego odcinka po dziś dzień. Oczywiście latają jakieś, wiecie, petycje, żeby przywrócić to ta Drama Reunion, ale tak czy siak nie ma, to nie będzie to miało miejsca, bo raz, że Blue Productions ma zakaz, można powiedzieć, robienia publicznie totalnej porażki i upubliczniania tego na YouTube, jeśli chodzi o fanowski projekt, bo wiadomo, tam nagrywać o totalnej porażce może jakieś tam filmy i tak dalej, inne tego typu, inne rzeczy z tym związane, ale nie może swojego fanowskiego projektu, swojego dzieła, swojego dziecka upublicznić na YouTube po raz kolejny, no bo wiadomo, czym to grozi. Fresh TV tutaj już widać, że
mocno się wkurza, jeśli ktoś robi dosyć poważny projekt fanmade'owy, który mocno nawiązuje do ich serii, ale szczerze, jest tyle fanmade'ów z totalną porażką, że ja 3/4 z nich nawet nie wiem, jak się nazywają, albo nie wiem o ich istnieniu, ale wiem, że jest ich dużo, bo mi ciągle donosicie o kolejnych fanmade'ach z totalną porażką, za co wam bardzo serdecznie tutaj ludziki dziękuję. Więc tutaj tego jest naprawdę bardzo dużo. Ale jednak Total Drama Reunion musiał być na tyle zaawansowanym projektem, że Fresh TV poczuło się moim zdaniem zagrożone i z tego tytułu kazali Blue Productions pozbyć się tego projektu. No cóż, szkoda. Mogło to naprawdę prezentować się zacnie, bo w pierwszym odcinku naprawdę byłem pod wielkim wrażeniem. Odświeżone designy postaci wyglądają naprawdę świetnie. Animacja, jak i kreska animacji, naprawdę cudo, jak na fanowski projekt, który robiło kilkanaście osób tylko. Naprawdę coś pięknego. I to jeszcze praktycznie for fun. Nie wiem, to jest po prostu coś niebywałego. Jaka siła fanów, jak siła fandom może stworzyć coś tak dobrego. Oczywiście są głosy ludności, że oni nie powinni robić porażki, wiecie, że tego, no, są osoby dorosłe i tak dalej, ale osoby starsze, dorosłe, jak i osoby nawet w wieku emerytowanym pojawiły się w wariackim wyścigu, więc poniekąd jest na to potencjał, żeby osoby stricte dorosłe mogły rywalizować ze sobą w porażce. Moim zdaniem jest na to potencjał i gdyby Total Drama Reunion było dłużej emitowane, miało te 13 planowanych odcinków, czy tam 12, jak to było planowane przez Blue Productions, myślę, że miało to jakby najbardziej oczywiście sens. A niestety do tego, jakby to można powiedzieć, nie doszło, bo Fresh TV weszło, można powiedzieć, w garniakach i takie, usuwajcie ten projekt, naprawdę, my chcemy robić nowe sezony, wy nie macie prawa do tego. Mniej więcej tak to można opisać, mi się daje w skrócie. Nawet było oficjalne oświadczenie ze strony Blue Productions na jego kanale. Nie wiem, czy ono dzisiaj tam widnieje na społeczności, ale prawdopodobnie jest, więc możecie sobie jak najbardziej obczaić, o co dokładnie oczywiście poszło. A jak oceniam, można powiedzieć, Total Drama Reunion tak z perspektywy takiego, można powiedzieć, zwykłego fana totalnej porażki, który sobie obejrzał ten pierwszy odcinek z dwa razy, szczerze. Był wielki potencjał na to. Nawet ocenia to bardzo pozytywnie, tak bym w skali oceniał, dałbym takie 8/10, nie? Bo wiadomo, nie dam 10/10 z tego powodu, że nie wiem, jakby się ta fabuła dalej rozkręcała, czy pierwszy odcinek by, czy można powiedzieć tempo pierwszego odcinka byłoby podtrzymywane przez kolejne odcinki, ale patrząc na pierwszy odcinek, jakby ta seria była dalej prowadzona na takiej samej zasadzie, jeśli chodzi o tempo, jak i rozwój fabuły, jak w pierwszym odcinku, myślę, że to mógłby być najlepszy sezon totalnej porażki od czasów w sumie drugiego, trzeciego i czwartego sezonu. Tak szczerze mówiąc. Wiadomo, no, totalna porażka w trasie ma te swoje problemy i tak dalej, ale można powiedzieć, że od totalnej porażki w trasie nie było aż tak, można powiedzieć, wielkiego sezonu, który by większość fandomu po prostu by nahypował, nie? Więc tutaj Total Drama Reunion naprawdę wielki szum wokół się zrobiło, bo pamiętam, jak Blue Productions opublicznił ten pierwszy odcinek, to w kilka godzin wbiło, no, milion, można powiedzieć, odsłon, więc jest jednak coś na rzeczy, że fani potrafią dowieść to, czego czasami Fresh TV nie potrafi udźwignąć, czyli po prostu można powiedzieć sezonu takiego typowego for fun, dla fanów. I mam nadzieję, że Fresh TV tego nie spierdoli w dwóch nowych sezonach totalnej porażki, które prawdopodobnie mogą być rebootem tej zacnej serii. A jak wy oceniacie, moi kochani, Total Drama Reunion, napiszcie w komentarzach. Ja życzę wam miłego popołudnia i widzimy się w kolejnych materiałach na Totalnych Dramaturgach. Do zobaczenia i cześć! Na razie!